Grzegorz Miśtar, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam, że ten weekend w Jedynce to weekend z wiadomościami. Przez całą sobotę i niedzielę pokazujemy Państwu wiadomości od kuchni. Wiadomości to oczywiście nie tylko główne, sztandarowe wydanie o 19.30, które każdorazowo ogląda aż od 5 do 7 milionów widzów, ale to również kilkanaście wydań w dni powszednie i kilka w weekendy. Jest z nami Dorota Wysocka, współautorka i prowadząca wiadomości, nie sama. Dzisiaj nie sama, tak. Witam Cię, Grzesiu. Witam. I witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na weekend z wiadomościami. Dorota, przyszłaś dzisiaj do telewizji ze swoim przyjacielem Felkiem. No to jest ktoś, kto bardzo pomaga Ci w Twojej pracy. Tak, obywatel Puchaty jest tu dzisiaj wyjątkowo, ale niekiedy rzeczywiście ze mną przychodzi późnym wieczorem, kiedy przychodzi mi wracać do domu koło północy, to on ma stanąć w mojej obronie w razie czego. No właśnie, bo mało kto wie, że praca w wiadomościach rozpoczyna się właściwie bladym świtem, a kończy się bardzo późną nocą. Tak, pewnie nikt nie ogląda tych wszystkich wydań w ciągu dnia, one rzeczywiście startują tuż po 6 i kończą się niekiedy po północy już kolejnego dnia. Czy ktoś ogląda na pewno, ale może nie wszystkie mało jest razem. Takich, którzy wszystkie oglądają. Jesteś bardzo doświadczoną dziennikarką. Jaka była Twoja droga do wiadomości? Zaczynałam hobbystycznie w radiu akademickim. Tak mi się spodobało to zajęcie, że później pojechałam na praktyki do Trójki Radiowej z Wrocławia i już zostałam. Później wyjechałam za granicę, pracowałam jako korespondentka radia w Ameryce Łacińskiej. No i nauczyłam się tam też pisać do gazet. Trochę brakowało mi tego kieratu, więc starałam się pracować jak najwięcej i teraz telewizja. Pytam o to doświadczenie dlatego, że skończyła się już epoka czytaczy wiadomości. Dzisiaj tak, prezenter wiadomości to musi być bardzo dobry dziennikarz, prawda? No musi mieć w sobie tę ciekawość świata, ciekawość tego, co się dzieje i w Polsce, i w ogóle wszędzie. I no, jest współtwórcą oczywiście programu, razem z wydawcą tworzą całość i on oczywiście pisze teksty, które później prezentuje na antenie. Także jest tak, jak mówisz. Gdzie idziemy dalej? Teraz zajrzymy do reżyserki, także zapraszam Cię. Chodźmy. Psa zostawimy za chwilę tutaj po drodze, bo tam jemu wstęp zbroniony. Proszę Państwa, i tak oto dotarliśmy do reżyserki. Dorota, można chyba powiedzieć, że reżyserka to takie prawdziwe centrum dowodzenia. Tak, to jest nerw naszego programu. Jest na razie tutaj jeszcze pusto, ale za chwilę pojawi się duża, naprawdę duża grupa ludzi, bez których ten program nie byłby w stanie się ukazać. Tutaj zasiądzie realizator wizji, realizator dźwięku, wydawca naszego programu, który odpowiada za tę merytoryczną część. Tutaj będzie centrum dowodzenia prompterem, inżynier studia. No, naprawdę masa ludzi, których rola jest nie do przecenienia. Czy zawsze jest tak, że program idzie zgodnie ze scenariuszem, czy często ten scenariusz obraca się do góry nogami? O nie, nie. No, oczywiście zdarza się to nieustannie, zwłaszcza w tych wydaniach wcześniejszych. O 19.30 no, na ogół już tak dużo się nie dzieje ani w Polsce, ani na świecie. Chociaż też się zdarza, też nierzadko się to zdarza, ale w ciągu dnia bardzo często musimy reagować na bieżąco, obserwować komputer, podawać informacje nowe, zrzucać, że tak brzydko powiem, slangiem naszym tutejszym, zrzucać te, które się w związku z tym nie mieszczą w programie, musimy zmieniać teksty, no zdarza się to bardzo często. Czyli mówiąc językiem młodzieżowym, te wiadomości to jest ostra jazda po prostu. O, bardzo ostra jazda. A propos, czy nie powinniśmy schodzić do studia? Zdecydowanie tak, chciałam już przeprosić, musimy zejść na dół. Jesteśmy w studiu wiadomości, to jest stanowisko prowadzącego. Dorota, powiedz nam proszę, jakich narzędzi używasz w trakcie prowadzenia programu? Przede wszystkim komputer. Jeżeli to, co mamy tutaj przygotowane wcześniej na górze, nagle się dezaktualizuje, to dzięki temu komputerowi i wszystkim agencjom, które tutaj są, ja to teraz włączę, żeby było ładnie widać, tu się pojawiają wszystkie informacje i jeżeli w ostatniej chwili jest coś nowego, to dzięki temu komputerowi możemy naszym widzom podać te wiadomości. Najświeższe informacje. Tak jest. Mhm. Tutaj jest to, co Państwo widzą na antenie, czyli ten komputer, ten podgląd materiału wyjściowego, natomiast tutaj mamy podgląd na studio. I tu możesz też zobaczyć siebie, na przykład, czy dobrze wyglądasz, prawda? Na czy jesteś dobrze oświetlona. Tak jest. Do czego służą te olbrzymie ekrany? Te dwa i te dwa po drugiej stronie to są Sigmy. One służą do połączeń z reporterami i dzięki temu możemy jednocześnie z czterema osobami połączyć się na świecie, w dowolnym miejscu. Jak kontaktuje się z Tobą wydawca? A właśnie ucho. Zapomniałam o uchu. To jest nasze ucho drugie i dzięki niemu mamy stałą łączność ze studiem. Gdzie siedzą prowadzący pogody i sportu, z którymi rozmawiacie zawsze na końcu wydania? Tu jest miejsce sportu, tutaj jest miejsce pogody, a tutaj jeszcze siedzi Monika Olejnik. Można powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję w tym studiu. Bardzo ono jest ciepłe, ono jest bardzo ciepłe, tak, tak. Cieszę się, że też masz takie wrażenie. No co, miło się rozmawiać. Grzesiu, muszę Cię pogonić właśnie, bo za chwilę startujemy, także dziękuję bardzo. Doskonale to rozumiem, dziękuję Ci bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczynają się wiadomości. Prezenter w studiu oczywiście ma wsparcie wszystkich kolegów z reżyserki, ale kiedy zapala się czerwone światełko na kamerze, tak naprawdę jest już zdany tylko i wyłącznie na siebie. Może wtedy liczyć tylko i wyłącznie na własną inteligencję, na własną pomysłowość. Kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego, musi umieć dobrać słowa tak, żeby skomentować to wydarzenie. To jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Przypominam, że w Jedynce trwa weekend z wiadomościami. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne spotkanie.